Alisa. No, rewelacyjne, najjaśniejsza pani. Od tego widoku człowiek staje się lepszy. Niewątpliwie, niewątpliwie. A wieczorem łupniemy sobie w brydża. Najjaśniejszemu panu tylko brycz i brycz w głowie to jeszcze doprowadzi do jakiegoś uzależnienia. No cóż. To bez ciebie sobie w życiu radę da. To moja kochana, bądź ze mną od... Nie no, cóż to za niesłychane czaski! Dlaczego ty nas masetujesz? Zbieram na wódkę. Może piesneczkę na ścianie? Jak jeli burdasów i ich grzeb polenia. Ja ci dam burdasa! No jeśli szpanie, zaraz to zobacz. Czy mógłbyś zaprzestać swojej... twórczości? Zależy, zależy. Szambelani, daj mu 20. Niech hołota wie, że mamy dobre serce. Mam dobry humor. Daj mu 30. Daj mu... 40, niech zna pana. 50 i znikam. Dzięki, buraku. Zaraz. Czy ja was skądś nie jestem? No przecież to król i królowa naszego królestwa! W takim razie przepraszam. No niewychowany prostak, no. Chodźmy już, czas na lunch. A musimy jeszcze obejść całe centrum. I dać paparazzi, co robić na chleb. A gdzie jest Filipek? Najjaśniejsza pani, nasza kochana młodzież ma zapewne lepsze atrakcje niż lunch z dorosłymi. Dokładnie. Nie powinniśmy na nich dłużej zlewać. Czyli znów jakieś poddane go osaczyły. Filipek, moja krew, moja krew! Wyłącz to! Błagam! Nareszcie starzy poszli! Dorosłość to początek umierania! Teraz czas na nas! Czas na młodość! Książę! Czy możemy zrobić sobie z tobą zdjęcie? Prosimy! Jasne! Kolega księcia, jak zwykle bawił się w towarzystwie trzech atrakcyjnych nastolatków. A bliska przyjaciółka Filipa, Lady Paris, także nie próżnowała. No, no! Co się dało, niczego nie pamiętam. Odrzeć się. Pokaż lepiej dzisiejszy horoskop. Od 12 do 14. Nie, to nie to. Godziny od 7 do 9 wieczór. Przynoszą wielką ekspansję sił żywotnych. Pomnożenie osobowości, doskonałe, ale ryzykowne pomysły. A te godziny sprzyjają śmiałym przedsięwzięciom. Stara, ale po co nam to? Te godziny sprzyjają firmom. A, ale jeśli chodzi o klientów, to tam chyba widzę jakieś laski. A wy wiecznie tylko o jednym. Patrz, jaka fajna dupa, hej, molejka, co tam słychać? Aż się nie dobrze robi. Zazdrosna jesteś. Zapomnij, nie jesteś w moim guście. Jesteś pewna? O, raczej. Wiecie, jak jest. Jesteśmy młodzi, tak? No. Żądni przygód, tak? Jesteśmy mężczyznami. Nie. Jesteśmy młodzi i musimy funkcjonować. Funkcjonować jako rozdrykana młodzież. Dostarczmy roboty księżom, żeby i oni mogli funkcjonować. To kwestia podziału pracy. No to idziemy na piwo. Może tą panią też weźmiemy ze sobą. Przygam. No i znowu to samo. Codziennie chodzimy do klubów, codziennie wyrywamy laski. I to jest życie. Mam dość takiego życia. Chcę czegoś nowego. Życie to nuda, dlatego trzeba się bawić. Powiało dekadentyzm. Znasz takie słowo.
Powierzchowną maską hedonistą kryje się wrażliwy człowiek. Tak, tak, Szreku, jesteś jak cebula, masz swoje warstwy. A ty co tak leżysz na środku miasta? Wstawaj! Nie. No co ty, nie wygłupiaj się, wstawaj. Czekam. Na co? Na wielką bombę! Na poruszenie rzeczywistości! Na coś ciekawego! Masz deep depression, czyli głęboką presję na depresję. Jestem znudzony. Mam dość głupich panienek, nad opiekuńczych rodziców. Luśnij, zbrocie! A przede wszystkim kas! No kto nie uwierzy. Zacznie gadać o Bogu. Wiecie co? Dawno nie byłem w kościele. Postanowiłem! Idziemy do kościoła! Z tobą naprawdę jest coś nie tak.